SBCO paczkę z ikoną Max 87 overalla już w ten weekend w Ultimate Team. Jak pod te SBC zainwestować? Ile będzie taka paczka kosztować? Czy będzie opłacało się ją zrobić? No i oczywiście do tego w dzisiejszym odcinku omówimy sobie wczorajszy content oraz powiem wam, co jeszcze czeka nas w dalszych dniach w Ultimate Team. Na sam start oczywiście świeżutka informacja jeszcze tak naprawdę z dzisiaj, ponieważ na Twitterze, na Foodscoreboard i na wszystkich innych podobnych właśnie legit źródłach dostaliśmy informację, że do gry zamiast Hero 86 overalla z paczkę oczywiście, która miała trafić do naszych gier, tą paczkę usunęli z gry, z plików gry i dodali do plików gry Max 87 Base Icon Player, co oznacza oczywiście, że w najbliższych dniach dostaniemy do gry takie samo SBC, jakie było o Hero, tylko że będzie to po prostu paczka z ikoną. Oczywiście nie ma tutaj nigdzie informacji, w jakich to będzie dniach, jednak ja już teraz mogę wam powiedzieć, że wydaje mi się, że będzie to albo niedziela, albo poniedziałek, ponieważ w tych dniach zawsze dawali takie SBC i wydaje mi się, że pójdą starym schematem i prawdopodobnie właśnie w tych dniach spodziewałbym się, że takie SBC może się ujawić. Oczywiście w zeszłym roku dostawaliśmy już podobne SBC, jak widać idą tym schematem. Na początku oczywiście w zeszłym roku również dostaliśmy SBC o paczkę z Hero Max 87. No a w zeszłym roku jako pierwsze SBC z ikoną dostaliśmy Max 86. Teraz poszli o szczebelek wyżej, ponieważ dostaniemy paczkę z Max 87 overalla. Oczywiście wszystkich ikon, które możecie trafić z tej paczki, będzie 27. No i wydaje mi się, że taka paczka będzie kosztować w okolicach 200 tysięcy coinsów, ponieważ jeżeli pójdą takim schematem, jakim szli zawsze, no to raczej na tyle będzie wycenione to SBC. Jeżeli na przykład chcieliby iść tak, jak poszli ostatnio z tym Hero, gdzie naprawdę paczka była bardzo tania, no to jeżeli na przykład ta paczka z ikoną miałaby kosztować na przykład 150 tysięcy albo jeszcze mniej, no to byłoby to SBC bardzo opłacalne. Jeżeli taka paczka kosztowałaby w okolicach 200 tysięcy, również w tym momencie mogę powiedzieć, że będzie warto ją zrobić, ponieważ 19 ikon na 27, które możecie trafić, kosztują więcej niż 200 tysięcy, co oznacza, że szanse na profit mielibyście z tej paczki delikatnie ponad 70%. Oczywiście trzy najdroższe karty, jakie będzie można trafić z tego SBC, to Fernando Torres ponad 1 000 000, Rijkaard 900 tysięcy, no i Makelele 800 tysięcy. Na trzy najtańsze ikony, jakie możecie trafić, to jest Ian Rush, Trezeguet oraz Larson. Także oczywiście ta rozbieżność jest duża, ale nie tak jak przy Hero, ponieważ tam przy Hero naprawdę mieliście dużo bardzo tanich kart i tylko kilka drogich, a tutaj tak naprawdę te średnie karty, które kosztują 300, 400, 500 tysięcy, są to też super karty, które na pewno przez najbliższe 2 miesiące by wam posłużyły i moglibyście nimi grać w swoim pierwszym składzie. Generalnie tak jak powiedziałem, info na Twitterze pojawiło się dopiero dzisiaj, jednak ja tak naprawdę już od wczoraj pokazywałem na Discordzie handlowym, że takie SBC będzie się mogło pojawić i mówiłem, w co można zainwestować, o czym mówimy sobie oczywiście w tym odcinku dalej, ale te ceny i tak już troszeczkę podrożały, także jeżeli chcesz na przyszłość być takim SBC jeszcze wcześniej, chcesz jeszcze wcześniej inwestować, to wpadaj na Discorda, tam możesz zakupić rangę handlarz. Na specjalnych kanałach publikuję wiele sposobów na zysk, na inwestycje. Zanim one pojawią się na YouTube, to kilka dni wcześniej wlatują oczywiście na Discorda, dzięki temu bez problemu sobie można zarabiać. Miejsca są ograniczone, więc oczywiście zapraszam, masz link do Discorda w opisie, masz również na Discordzie kanał Opinia Fifaczy, możesz tam poczytać opinię ludzi, którzy mieli tą rangę rok temu, czy polecają, ile oni zarabiali i tak dalej. Miejsca są ograniczone, także kto pierwszy, ten lepszy. Generalnie oczywiście jak przy każdym takim SBC o Hero czy o ikony, najlepiej zainwestować jest fodder, czyli oczywiście w karty wysoko ocenione, które są po prostu tanie, ponieważ zazwyczaj oczywiście takie karty bardzo rosną, nieważne od tego, jakie są wymagania. Im w tej paczce będą mniejsze wymagania, tym tak naprawdę fodder bardziej podskoczy, bo oczywiście im będzie tańsze to SBC, tym więcej ludzi będzie chciało je zrobić i tym więcej ludzi będzie te karty kupowało, także oczywiście liczmy na to, że to SBC będzie tańsze, ponieważ raz, że każdy z nas będzie sobie mógł je zrobić, a dwa, że po prostu nasze inwestycje bardziej oddadzą. W tym wypadku inwestowałbym w karty 85, 86 i 87, ponieważ te 88 i 89 są bardzo podbite. Jeżeli cokolwiek może podbić te 87, 5, 86, no to wydaje mi się, że właśnie takie SBC, które może się pojawić dzisiaj, i dlatego takie 85, które macie wypisane tutaj, one prawdopodobnie, jak to oglądacie, już są delikatnie droższe, ponieważ ludzie cały czas inwestują, jednak cały czas 85 do 5000 na konsolach i do 5000 na PC proponuję zakupować, ponieważ wydaje mi się, że na takim SBC nie da się stracić, ponieważ jeżeli nawet dadzą jakieś zawyżone wymagania, to i tak te karty bardziej nie spadną w dół, a mogą tylko urosnąć, także do 5000 85 śmiało bym brał, 86 do 10000 na konsolach i do 10750 na PC-cie. Jak będziecie brali po 11000, to nie jest to nic złego, ponieważ wydaje mi się, że do 13500 powinno one śmiało urosnąć, także spodziewam się, że właśnie około 3000 na jednej karcie 86 tego zysku powinno być. No i takie 87, w których ja będę osobiście wchodził najwięcej, polecam skupować do 17500 na konsolach i do 19000 na Originie, czyli oczywiście na komputerze. Wydaje mi się, że te karty również powinny mocno urosnąć. Spodziewam się, że do 23-24 tysięcy takie karty urosną. Oczywiście wszystko to są tylko przewidywania, ponieważ nie wiem, jakie będą wymagania, ale módlmy się, żeby poszli takim samym schematem jak przy Hero i żeby ta paczka serio była bardzo tania. Naprawdę bardzo świeżutka informacja z tą ikoną, także jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi takimi odcinkami i tak dalej, zostaw suba z dzwonkiem, to na pewno tych kolejnych poradników nie pominiesz. Do 20 tysięcy subów brakuje mi tylko tyle, także oczywiście ty możesz kliknąć, ja ci daję poradnik, mówię, w co zainwestować, ty dajesz mi suba, wydaje mi się, że jest to serio spoko deal. Wczoraj do SBC dostaliśmy ważne mecze oraz Player of the Month z Bundesliga
z ligi. Niestety nie jest to karta grywalna, jak widać po statystykach, oceny na Futbinie też mówią same za siebie, także tak tylko szybko powiem, że tej karty po prostu nie warto robić, no bo po prostu nawet na tym etapie gry nie jest ona grywalna, nie polecam, chyba nie ma co się bardziej tutaj nad tym zastanawiać. Jednak ciekawszą rzeczą, którą oczywiście mogę w tym odcinku poruszyć, jest to Lorem Blow, który do gry wleciał już kilka dni temu, jednak cały czas pytacie mnie, czy warto jest go zrobić, ponieważ was kusi i tak dalej. SBC aktualnie kosztuje 436 tysięcy na konsolach i 470 tysięcy na PC-cie. Jeżeli chcielibyście sobie kupić takiego Lorem Blow z rynku, no to na konsolach musielibyście zapłacić dokładnie tyle, ile to SBC kosztuje, jednak na PC-cie on urósł tak naprawdę w kilka dni z 400 do 750 tysięcy. Na tego Lorem Blow trzeba przypalić tych składów kilka, także nie będę ich omawiał, jednak skupimy się na tym, czy warto tą kartę zrobić. Jak widzicie, opinie na Futbinie ma naprawdę bardzo dobre. Jeżeli tego foderu macie trochę i macie tych kart niewymiennych naprawdę na tyle, żeby na to SBC na przykład wydać maksymalnie 150 tysięcy i tylko za te 150 tysięcy dokupić sobie kart z rynku, to tego Lorem Blow bym osobiście zrobił. Naprawdę karta wygląda bardzo ciekawie i tak naprawdę wydaje mi się, że do końca roku na spokojnie będziecie mogli nią grać. Ja osobiście nie lubię się pakować w karty niewymienne, ponieważ nie mam co z tymi kartami robić, także ja tego Lorem Blow robić nie będę, ale jeżeli ty na przykład lubisz takich solidnych, środkowych obrońców, oczywiście jest to Francuz, który będzie dawał zgranie bardzo dobre dla wszystkich innych Francuzów, to polecam ci tego Lorem Blow z całego serca. Grałem nim wczoraj w drafcie i naprawdę uważam, że jest to karta super, sprawdzał się idealnie, mimo to, że ma tylko 78 pace'a, jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało, niby tylko 70 zwinności, 70 balansu, ale jak na takiego wysokiego, środkowego obrońcę uważam, że naprawdę są to spoko, oczywiście statystyki. Cena jakoś też jego tak naprawdę stoi w miejscu, jakoś bardzo on nie spada, co oczywiście pokazuje, że ta karta naprawdę jest solidna i mimo to, że tak naprawdę na rynku pojawia się go coraz więcej, to jak widać nie tanieje, także chyba opinia mówi sama za siebie. W komentarzach na Futbinie też można poczytać, że to SBC naprawdę bardzo dobre i że ludzie go polecają, także ja również i w tym wypadku sobie tego Lorem Blow wam polecę i jeżeli tak szybko miałbym go ocenić w skali od 1 do 10, to wydaje mi się, że na taką solidną ósemeczkę to SBC naprawdę zasługuje, ponieważ nie przesadzili z wymaganiami, a naprawdę karta też niczego sobie. Oczywiście dzisiaj piątek, czyli wlatuje do gry nowa drużyna Trailblazers Team 2 oczywiście. Trailblazers Team 1 pożegnamy ich dzisiaj o 19, już one nie będą sobie dropić spaczek, a spaczek zaczną nadropić te oto karty, które tak naprawdę od chyba 4 dni już latają po całym Twitterze. Oczywiście jest to baza danych tutaj potwierdzona i wszystkie te karty, które widzicie na obrazku, one dokładnie właśnie będą w tej nowej drużynie. Naprawdę jest czego wybierać, ponieważ jest Ronaldo, Leo, Kane, Son, Kubo, Mahrez, Marquinhos, czy João Pedro, czy na przykład Robertson, które naprawdę według mnie te karty, jeżeli będą dobre, będą miały fajne playstyle, to na pewno będą drogie i wydaje mi się, że na pewno będzie pod co inwestować, także na pewno w nowym tygodniu, jakoś na samym początku nagram taki odcineczek z poradnikiem, w co można zainwestować, żeby te coinsy po prostu fajnie zamrozić, żeby te coinsy po prostu fajnie wam rosły. No oczywiście dostaliśmy tak naprawdę chyba przedwczoraj na arabskim Twitterze, jeżeli się nie mylę, Cristiano Ronaldo, który po prostu przez przypadek chyba został opublikowany i dokładnie tak jak widzicie na obrazku, tak prawdopodobnie będą wyglądały jego statystyki, do tego będzie miał playstyle na strzały z fałsza, przez co wydaje mi się, że ta karta naprawdę będzie droga, ponieważ oczywiście jest to Ronaldo, będzie miał 5 gwiazdek sztuczek, a do tego ten playstyle, który jest jednym z lepszych playstyli w grze, ponieważ rzeczywiście strzały z fałsza naprawdę bardzo fajnie wychodzą. Chyba tak naprawdę Ronaldo wam omawiać nie muszę, ponieważ kto interesuje się FIFA, interesuje się EA, albo na przykład grał w zeszłym roku, czy nawet i teraz, no to sami dobrze wiecie, że mimo to, że Ronaldo w tym roku dostał bardzo duży downgrade statystyk, to i tak jest grywalny, a co dopiero jak dostanie taką kartę, która naprawdę statystyki ma przednie. No i to taki szybki oczywiście poradniczek, szybkie newsy, mam nadzieję, że sobie zainwestujecie, zostawcie lajka za ten poradnik dla mnie, zostawcie suba i widzimy się w kolejnym odcinku już za kilka dni, także warto tego suba mieć. Do zobaczenia, życzę wam, żeby z ikony poleciał wam jak najlepszy traf. Siema!